temat jest jak najbardziej zasadny. Zawsze projektuje się z myślą o jutrze, nawet czasami bardzo daleko pojęte jest to jutro, bo projektujemy przyszłość i na tym tak naprawdę polega wzornictwo. Siemens Future Living Award to konkurs skierowany do projektantów i architektów, którzy na co dzień zajmują się aranżacją przestrzeni mieszkalnej. Marka Siemens rzuciła wyzwanie współczesnym kreatorom, pytając ich o wizję kuchni XXI wieku. W jury zasiedli sami profesjonaliści będący autorytetami w swoich dziedzinach. Architektury, projektowania wnętrz, designu, kulinariów, a także prasy fachowej. Jako osoba zajmująca się projektowaniem wnętrz, no najbardziej oczekuję pewnej innowacyjności, jeżeli chodzi o przestrzeń kuchenną, czyli nowego pomysłu na to, jak ta kuchnia ma funkcjonować, jakich urządzeń będziemy poszukiwać w przyszłości, jaki będzie miał wpływ internet i wszystkie pozytywne i negatywne elementy, które stoją po stronie internetu. Tu mamy do czynienia z kuchnią przyszłości. Nasuwa się wiele pytań, jak ta kuchnia może wyglądać, co można w niej zmienić. Ten konkurs jest takim konkursem dosyć trudnym tak naprawdę, bo sama tematyka jest trudna. Nie wiemy, co się stanie za 50, 60, 70 czy 100 lat. My wyprzedzamy ten czas. Staramy się od tych ludzi wyciągnąć informacje, jak widzą ten świat za ileś lat, jak widzą kuchnię za ileś lat. Wszystko będzie zmierzało ku jakby ograniczeniu przestrzeni, ponieważ tej przestrzeni będzie coraz mniej. Będą to kuchnie przyszłości. Jak dla mnie to są kuchnie, które będą bardzo oszczędne w formie. I myślę, że zatęskni nam się za naturalnością. Jury konkursu Siemens Future Living Award miało przed sobą trudne zadanie. Uczestnicy nadesłali wiele projektów prezentujących różne podejście do tematu. Pytanie postawione przez markę Siemens było otwarte, co zachęcało do tworzenia futurystycznych projektów i nie ograniczało pomysłowości uczestników. W trakcie obrad jury jednogłośnie postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Praktyka pokazała, że zadanie wcale nie było tak łatwe, jak mogło się wydawać. Są osoby, które po pierwsze idą z duchem czasu, po drugie lubią czuć się modnie, lubią wykorzystywać najnowsze trendy. Tak samo ma się to właśnie i do kuchni, jak i do gotowania. Wiem, że też jako osoba pracująca w branży gastronomicznej wiem o tym, że pojawiają się ciągle nowe urządzenia, które mają nam ułatwiać tą pracę. Nie wiem, czy to zaskoczenie, ale może tak, trochę zaskoczyło to, że to myślenie, mówimy o przyszłości, o czymś nieznanym, o czymś nowym, a de facto myślimy w bardzo podobny sposób, taki trochę sztampowy, taki, że w przyszłości wszystko będzie na pilota, czy będzie przesuwane i takie wielofunkcyjne i modułowe, a myślę, że można szukać jakby głębiej dalej. Pierwsza edycja konkursu Siemens Future Living Award za nami. Duże zainteresowanie konkursem dowodzi, że pytania o nowoczesne technologie, kierunki zmian w projektowaniu oraz nieznane dotąd oblicze designu są słuszne. Dla marki Siemens to dopiero początek w poszukiwaniu intrygujących, świeżych pomysłów na kuchnię przyszłości.